dziś porozmawiamy o kiwi. Jego nazwa została nadana przez Nowozelandczyków. Ma to odniesienie do ptaka kiwi ze względu na włoski na skórce owocu, przypominające puszek ptaka kiwi. Kiwi było pierwotnie nazywane chińskim agrestem. Został odkryty w Chinach. Kiwi to owoc o wspaniałych walorach zdrowotnych oraz korzystnych dla urody i figury. Zaliczany jest on do superfood, czyli jedzenia o ponadprzeciętnych właściwościach. Kiwi jest pożywne i gęste żywieniowo, czyli dostarcza dużo składników odżywczych w stosunku do małej kaloryczności. Jest ono też alkalizujące, czyli zalecane przy zakwaszeniu organizmu. Kiwi zawiera witaminę C. Już jedno duże kiwi pokrywa dzienne zapotrzebowanie dorosłej osoby na witaminę C, która jest antyoksydantem niszczącym wolne rodniki, odpowiadające m.in. za nowotwory i starzenie się. Witamina C wzmacnia też organizm, bierze udział w tworzeniu kolagenu oraz utrzymuje mięśnie w dobrej formie. Nawet po pół roku przechowywania w kiwi występuje 90% witaminy C. Kiwi zawiera też witaminę A, korzystną dla oczu, skóry, włosów i paznokci, witaminę K, niezbędną w metabolizmie kości i krzepliwości krwi, witaminę E, będącą naturalnym antyoksydantem, chroniącym przed wolnymi rodnikami i opóźniającym starzenie się. Spora ilość witaminy E znajduje się w skórce kiwi, którą niektórzy jedzą, jednak z reguły się tego nie zaleca z uwagi na możliwość obecności pestycydów. Kiwi zawiera też witaminy z grupy B, wpływające pozytywnie na mózg i system nerwowy. Ponadto owoc jest ten źródłem potasu, regulującego rytm serca, stabilizującego ciśnienie krwi i wspierającego pracę nerek. Zawiera też miedź, biorącą udział w syntezie melaniny, czyli barwnika włosów i skóry. Miedź też ułatwia przyswajanie żelaza. Kiwi zawiera też cynk, zwiększający odporność. Kiwi dostarcza także błonnika, regulującego pracę jelit, chroniącego przed gromadzeniem się tłuszczu w żyłach i regulującego poziom cukru we krwi. Kwas foliowy, wpływający pozytywnie na pracę mózgu i system nerwowy oraz magnez, korzystny dla pracy serca i układu sercowo-nerwowo-mięśniowego. Dzięki zawartości wielu składników odżywczych, kiwi może pomóc zapobiegawczo i wspomagająco przy leczeniu wielu schorzeń. Glutation w kiwi zapobiega mutacji genów, które mogą inicjować raka. Ponadto według niektórych badań pochodna chlorofilu, dzięki któremu kiwi jest zielone, czyli chlorofilina, to inhibitor kancerogenezy wątroby. Jedzenie 3 kiwi dziennie może też wpływać na naprawę uszkodzonego DNA. Bogactwo składników odżywczych uodparnia organizm na infekcje. Kiwi jest niskokaloryczne, zatem może być składnikiem diety odchudzającej. Pestki dyni ułatwiają perystaltykę jelit, a enzymy i kwasy owocowe zawarte w kiwi ułatwiają spalanie tkanki tłuszczowej. W kiwi występuje inozytol, jest cukrowy alkohol, który może pomagać w leczeniu depresji. Ponadto kiwi dostarcza antydepresyjnej serotoniny i cynku. Wspomniany inozytol może być też pomocny w cukrzycy. Według badań jedzenie 2-3 kiwi dziennie może pomóc w zmniejszeniu ryzyka powstania zakrzepów krwi, chroniąc przed zakrzepicą żył i udarem. Zatem może to być alternatywa aspiryny. Regularne jedzenie kiwi może sprzyjać też obniżeniu we krwi trójglicerydów, których nadmierna ilość przyczynia się do zmian miażdżycowych. Kiwi może też pomóc w zmniejszeniu zaburzeń górnych dróg oddechowych, jak na przykład kaszlu. Barwniki luteina i zeaksantyna chronią oczy przed promieniowaniem i wolnymi rodnikami w siatkówce. Zgniecione czarne nasiona kiwi dostarczają kwasów omega-3, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Kiwi jest też wspaniałe dla urody. Antyoksydanty opóźniają proces starzenia się, cynk jest korzystny dla skóry, witamina C pobudza produkcję kolagenu, wzmacnia naczynka, pestki mogą służyć jako peeling do ciała, a maseczki z kiwi mają działanie rozjaśniające przebarwienia i wygładzające skórę. Kiwi przekrojone na pół najlepiej jeść łyżeczką, gdyż bezpośrednio pod skórką znajdziemy bogactwo witamin.
Można je też dodać do sałatek i deserów. Nie nadaje się ono do przetworu, gdyż zawiera enzym, który powoduje, że źle się żelują. Z tego powodu nie dodaje się też ich do galaretki. Enzym, o którym mowa, to aktynidyna rozkładająca białka, co powoduje, że koktajl mleczny z kiwi będzie gorzki. W celu neutralizacji jego działania wskazane jest sparzenie kiwi wrzątkiem. Cechę rozkładania białek przez aktynidynę, a co za tym idzie wspomaganie trawienia, można wykorzystać do skruszenia mięsa, np. poprzez moczenie mięsa w posiekanym kiwi przez 30 minut. Aby przyspieszyć proces dojrzewania owocu kiwi, można go umieścić w papierowej torbie z jabłkiem lub bananem. Kiwi może powodować silną reakcję alergiczną, szczególnie u małych dzieci. Objawy mogą występować ze strony doustnej, skórnej, układu oddechowego, nerwowego, mogą występować objawy brzuszne, czy nawet wstrząs anafilaktyczny. Przyczyną uczulenia są enzymy z grupy peptydaz, papaina i aktynidyna, uczestniczące w rozkładzie białek. Kiwi jest też produktem wysokoszczawianowym. Szczawian wapnia występuje w formie krystalicznej, co jest niewskazane u osób z kamicą nerkową lub podatnością na nią. Warto wspomnieć, że cytrynian magnezu pomaga zobojętniać szczawiany i może powodować rozpad już uformowanych kryształów. Szczawiany w kiwi mogą być też powodem niepożądanych objawów alergicznych. W przypadku jakichkolwiek schorzeń niezbędne są konsultacje u lekarza. Biorąc pod uwagę predyspozycje indywidualne i zachowując umiar, a także zróżnicowanie w diecie, z pewnością można uznać kiwi za warte jedzenia. Bogactwo odżywczych składników zdecydowanie przemawia za spożywaniem kiwi. Jestem ciekawa, czy Wy lubicie kiwi i jak często je jecie. Napiszcie o tym w komentarzu.